kobietki. Małe kobietki są jeszcze dziwniejsze niż małe dziewczynki. Co dopiero mówić o dużych kobietach. Te są w swej dziwaczności wręcz niewidoczne dla mężczyzn. Jak się na nie patrzy, to tak jak gdyby wszystko się zamazywało. Rzeczywistość z fikcją trudno oddzielić, odróżnić, co jest czym. I gdzie w tym wszystkim postawić mężczyznę, który jest tylko rzeczywistością, stanem na teraz. Stój. Niech wszystko stanie w miejscu, by zauważyć rzeczy tylko słuszne. Kobietki. Małe kobietki są jeszcze dziwniejsze niż małe dziewczynki. Co dopiero mówić o dużych mężczyznach. Ci są w tej swojej dziwaczności wręcz niewidoczni dla kobiet.